Zanim wjadę na tor i rozpędzę się do maksymalnej prędkości, muszę sprawdzić przede wszystkim systemy bezpieczeństwa, jak również układ hamulcowy i kierowniczy. A ponieważ zależy mi na opinii eksperta, który wyda obiektywną ocenę, to na lewym fotelu usiądzie Maciek. Maciek, czyli Maciej Cywiński, jest doświadczonym kierowcą wyczynowym. Specjalizuje się w rallycrossie. Jest wielokrotnym wicemistrzem Polski w tej dyscyplinie. Na zmiennej przyczepności zna się wyjątkowo dobrze. No dobrze. No to go. Zobaczmy, co to potrafi. Najważniejsze jest to, czy wszystkie przewody hamulcowe są dobrze podpięte. Bo jak zamieniłem, to będzie działało w drugą stronę. Okej, okay, to na początek... Delikatnie. Delikatnie. Płyta poślizgowa błyskawicznie obnaży wszystkie błędy hamulców, układu kierowniczego i geometrii zawieszenia. Pierwszy test zostanie przeprowadzony z włączoną kontrolą trakcji. Chyba podpiąłeś wszystko. Jak należy, co? Jak należy, tak. Ładnie skontrował, momentalnie wyprostował. Wyciągnął, i to jest zaleta. Tak, tak. Że tu nic nie trzeba też nie robić, jeżeli nie, ktoś... Nie, w zasadzie samochód sam wyprowadza cię z poślizgu, nie musisz tutaj... Spróbujmy za 2-3 razy, żebyś tak pewien, że nic żadnego błędu tam nie tak sypie, jest. Ale na razie jest ładnie. Bez problemu. Elegancko. Nie ma żadnych błędów na desce, wszystko działa jak należy. Spisałeś. To co? Wyłączymy trakcję? Wyłączmy i zobaczymy, co się będzie działo. Tu chyba go się dłużej przytrzymywało, żeby ono... Tak, na desce jest już komunikat, tak. Jest, tak. No i zobaczymy teraz, jak będzie z tym. No to teraz możemy piruety tu wykonać jakieś. Teraz liczy się tylko człowiek i czysta moc. Elektronika poszła spać. I odkręcony, ale zabawa jest, co? Zabawa jest przednia, no. No właśnie, to jest niesamowite, że tym samochodem można z miasta na tor wjechać i jest fan. Dokładnie tak, no. No podsumowując, systemy działają, ESP działa bez zarzutu, ABS również, żadnych błędów nie ma. To wiemy, że auto na śliskiej prowadzi się bardzo fajnie, więc możemy teraz sobie nieco poszaleć. Większa dokładnie prędkość i zobaczymy. Zobaczmy, jak się zachowuje na suchej nawierzchni. Dobra przyczepność generuje znacznie poważniejsze przeciążenia, także na prostej. No w trybie sportem bieg tak zmieniasz bardzo nerwowo, bardzo, nie? Tak, agresywnie, ale sprawnie. Możemy chyba tak, zobaczyć na sucho slalom. No na suchym powiem ci, że już w ogóle bardzo ciężko jest uślizgnąć tył tego samochodu. On jedzie jak przyklejony. Co już rozmawialiśmy, wiele osób myli jakby trochę... Tak, że to jest niebezpieczne. Że to jest niebezpieczny samochód, że on ma dużo mocy, tył, napęd i na pewno można sobie zrobić krzywdę, a to nie jest prawda.